Siema, z tej strony Fikusek, a na wstępie chciałem wam ogłosić, co działo się wczoraj. Czyli dzisiaj w sumie, jak to nagrywam, ale dla was wczoraj. I tak, stawiłem sobie dwa odcineczki, które po prostu zdołowały mnie. Przez to, że odcinek pierwszy z wczoraj, czyli chyba odcineczek siódmy, był to odcineczek, który pokazał mi, że ta gra jednak nie dzieje się już taka łatwa i tak dalej. Po prostu kuźwa dostałem taki oklep ryjca, że no, szkoda gadać, co nie? Naprawdę, szkoda kurwa szczępić ryja. Nie wiem, co tam się działo. Po prostu tak. Dwa bossy, który jeden był z nich takim tankiem, że musiałem go z 40 minut chyba bić. Oraz był trochę wkurzający, bo miał dużo stunów, jakieś odepchnięcie, skrzydłem, wiatrem, a... oraz kurczę... zamrażał ciebie, więc no ciekawy przeciwnik. Jak chcecie zobaczyć, to sobie zobaczcie. Oraz drugi przeciwnik, który przez niego zginąłem po raz pierwszy i przez niego w sumie musiałem po raz pierwszy od nowa zaczynać misję, ponieważ był to przeciwnik, który no bił tyle i skakał po świecie, że no nie dało się go inaczej zrobić. Więc tak to wyglądało. Było spoko w sumie, tam trochę fabułę przyciągnęliśmy, ale dwa bossy, które zrobiły mi taką krzywdę na życiu, że musiałem to wycinać na materię przez liczbę przekleństw i tak dalej. Kolejny odcineczek okazało się, że był tym samym odcinkiem, tylko że przez 50 walonych minut goniłem się z jakimś smokiem, którego nie da się zabić. To był jeszcze bardziej nieśmiertelny smok niż tamten, oraz taki smok, co dawał nam spalenie. Spalenie i po prostu, nie wiem, przez 10 lat podpalałem jakieś gówno oraz coś jeszcze, jakiś efekt inny dawał jakiś tłumu, co również mi po prostu jakąś trucizną walił, nie? Więc super, super, fajne postacie w tej grze są nagle. Niedawno jeszcze było tak, że nikt za bardzo nie robi mi problemów, teraz nagle umieram, ginę i nie mogę skończyć misji przez to, że smok jakiś jest powalony, ekstremalny i nie da się go zabić. Oraz wejście do jego gniazda równało się wejście do nicości. Po prostu nie dało się wejść do gniazda, nie wiem. Patrzyłem wszystkie dróżki, wszystkie pnącza, na wszystko skakałem. Nie dało się wejść. On był nagle 200 metrów nad moją banią, jak ja byłem na szczycie jakiejś wieży, kurde, no. Nie wiem, jak się do niego dochodziło. Jakoś wszedłem do niego dwa razy, nagle nie mogę ani razu. I tyle, no jestem sfrustrowany i jutro będę musiał z rana go chyba bić na nowo, bo już dzisiaj nie mam siły, nagrywam ten odcinek, jakąś misję opcjonalną. Widzę, że nikt nie chce jej zrobić, więc wyruszam se solo, w dupę z tym. Będę testował Longsworda. I oczywiście dajcie suba i lajka, więc tak, wy to widzicie w sobotę, ja to nagrywam jeszcze w piątek. Lecz, no... W weekendy zbytnio nie nagrywam, więc... Po prostu muszę to teraz zrobić. Mam 50 minut z nową bronią i tak dalej w jakimś świecie tym gazowym, więc już czuję, że jest to mecz dla mnie GG. Jeszcze pod względem moich potek, ponieważ mam ich kurde 0, ale dobra, mam mega potki. Mam ich 6, więc spoko, nie, ale nie tego oczekuję. No nie wiem, nagle ta gra staje się nienormalnie trudna, nie? Nie da się zabić tego tam rodziny wyżłobienie. Kogo ja muszę w ogóle zabić? To jest dobra myśl. To jest Redobak, a chcę zabić wielkiego Girossa. To nie jest ten gościu. To będę jak usiadł. Więc dobra, chociaż jedną postać udało mi się znaleźć. A to nie jest duma do bytu. Dobra, to są jakieś znowu dziwne rzeczy, ale to są gościu. Go już biliśmy w jakimś tam odcinku, chyba drugim. Więc, w sensie w drugim, no dwa odcinki, nie, trzy odcinki temu chyba go biliśmy. Więc to nie jest nic takiego nadzwyczajnego. Dobra, nie wiem, kurczę, on może być teoretycznie wyżej. On tam spinamy. Hmm.
jest królik, który można pomóc, to jest kot. Weźmy go do naszej akcji. Podzbierać sterta kości. Nie, to są ziomki z tym samym hemem nawet, więc spoko. Może coś nam pomogą. Sterta kości. Nie no, tam się chyba turla tamten ziomek, ale my mamy go w dupę. No nie wiem, widzowie. Tak szczerze. Bo ja nie mogę nic polepszać na nowo, nie? Po prostu jestem już jakby na fullu. I nic więcej nie mogę sobie polepszać. Ja się właśnie cofam. Czy już cofam, więc. Nie wiem, mega mały świat. Obóz centralny to jest to. Jest tamto i tamto. No nie wiem, kurczę, może tutaj on by gdzieś był. On tam idzie teraz. Nie wiem, kurde, gdzie on może być. Weźmy jeszcze raz na górę się. Lala. Nie wiem, się wysłowić. Weźmy jeszcze raz na górę, wejdźmy po prostu. Może jeszcze wyżej nawet. Bo why not w sumie? Dziwne wyżłobienia. To jest znowu ten radoband. Nie wiem, jest całkiem na dole, teraz tutaj jeszcze ma wyżłobienia. Skurde, wszędzie. Nie wiem, mam nadzieję, że szukanie tego przeciwnika nie zajmie nam 8 lat. W sumie przypał trochę. Nie, w ogóle żadnych śladów nie znajdujemy, nie? Dobra, w dupę z tymi kośćmi. Ogólnie tak, Longsworda sobie chciałem przetestować, ale jak na razie nie ma na czym przetestować tego Longsworda. Lecz jak widziałem na necie, jest to niby według jakichś tam źródeł ankietowanych, jest to najczęściej używana broń. Więc no, musi być chyba też teoretycznie lepsza. On jest tu, a ja może wejdę głębiej, kurde. Jak nie jest to na górze, to musi być na dole. Ale wiemy, kto tutaj może być. Kto oglądał dwa odcinki temu, to wie, że tutaj jest jeszcze jeden taki fajny potworek, którego naprawdę kocham. Który zabijał mnie najczęściej razy w grze aktualnej. Ale może się to wszystko zmienić po tym wyzwaniu. Patrzymy w sumie, ale nie będzie. Mam dwa koty, ale nie wiem, co mi dawać. Szczerze. Kurde, tutaj jest. Gdzieś to. Kurwa, on też tu jest. Jest wszędzie ten gościu, ale nigdzie nie ma tego, co ja potrzebuję. Śledztwo jakieś dodane. Nie wiem, bym mógł jakieś śledztwo zrobić, choć nawet nie wiem, jak to się robi. Nie wiem, grindować też mi się nie opłaca w tej grze, skoro i tak czy siak nie mogę nic zrobić. Nie mogę zrobić lepszego miecza, lepszej zbroi, lepszego tego. Nie wiem, to jest tylko ten Rabodant, czy jakiś Radobant, nie wiem. Nikogo więcej tu nie ma na tym świecie, no. Nie wiem, gdzie jest reszta ludzi. Nie wiem, szukam jakichś śladów, stóp może, albo coś. Nic, nie ma kompletnie nic. Nie wiem, gdzie to jest. Nie, całkiem tam na dole też nic nie ma. Ciekawie, naprawdę. Nie, wejdę tam jeszcze raz, nie wiem, jakąś inną stroną. Ślady stóp. Łap bardziej. To jest. Kurwa, nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Z nim nie. Go nie chcę. O, dziękuję. To jest to? Wielki giros. Okej. Okay, fajny ten mieczek. Fajnie bija.
Ja nie wiem, czy ten przeciwnik będzie jakiś potężny. Ja pierdolę 20 HP. Nie, on się już tak rozciął, kurde. Ten miaczek taki mocny teraz. Zniszczyliśmy mu coś. Okej, to ten przeciwnik na pewno, bo nie daje nam jakiś gówian. Jakieś trucizny podpalenia czy coś. Wiesz, by powiedział, że na odwrót. My mu dajemy ciągle jakieś gówno. Kurde, tylko że po czasie ten miecz jakby nie działa aż tak. Paraliżuję domek. Dobrze czy źle? Nie wiem, kurde. Ona mi aż tak nie zrobiło. Bo tak, nie mogę kurwa podejść do niego, nie wiem jakim chujem. Kurde, ten meczek jest spoko, ale po czasie się marnuje jakoś. Dałem pisze kurwa, nie wiem. Tępy chuj. Tępy chuj, godzina 20. Okej. To, że nie można mieć dwóch broni na przykład, nie? Jak wiecie. Pierdolę. I tyle było z tego, że tam stałem. Nie, kurwa, pobiegł. Znowu jest to samo. Nie mam zaznaczone nigdzie drogi, gdzie mam pójść. Nie, naprawdę wkurzę mnie to. Już jestem drugi pojazd. Się będą bić. Tak pomiędzy nimi sobie przebiegam w takiej kanapce. Ej, Oregon nas zostawił teoretycznie. Prawda, to jest najgorszy potwór z tego jak na razie, nie? Teraz mam te muchy pokazane gdzieś. Ja się tam biją. Niech oni się sami zabijają, nie wiem, pójdźmy w dupę tam. No nie wiem, oni, my się bawimy w kotkę i myszkę, nie? Nie wiem, co robi ten gościu. On ucieka jak, nie wiem, poprany jakiś. Dostań tu, kurde, no i się bijemy, no. Czekaj, ja nawet nie piję tego, co trzeba, no. Mi się wydaje. To jest on. Nie, to jest jego młody. Nie, on nagle jakiś pancerz dostał, kurwa, z dupy, czy jakiś grzyb. Nic teraz nie siada z tego miecza. Przyszedł z tym porażenia ze strony.
Nie wiem, trzeba klikać, kurde, W czy co? Nie wiem, nagle kuźwa nic, nul. Nic nie zadaje z tego miecza. Już z łuku zadaje więcej. Ale tylko jemu takie, nie? Reszta tam jakieś chociaż 12 dostanę. Nie wiem, może dasz jakieś na ostrze z prąki, bo to by głupie. Typowe ostrze. Piją tam już kuleje. Teoretycznie powinien być za niedługo nasz. Widać, że ta broń już jest taka jakiś sus po czasie, naprawdę. Te bronie walki wręcz są takie już miętkie, kurde. Chyba, że ja właśnie takie miecze mam, nie? Bo w sumie wszystkie biorę takie, co daje mi najwięcej damage'u. Ale te najlepsze damage są na początku, szybko tępią, no. Nie wiem, co się dzieje, ale ta broń co, zaraz eksploduje, ma trzymanie obrazu zostało zmniejszone. Dobra, zabity został. Ten plus, ale... No nie jest to kurde boss fabularny ani nic, nie? Teraz będę musiał inny klepać. Dobra, na szczęście tu nie było żadnych problemów. Równają do większości, kurde, broni, co robię, czy przeciwników, których biję ostatnie czasy. Nie wiem, spoko broń i chciałbym taką broń na przykład wziąć na tego smoka, żeby mu nabombić na początek, potem podnieść co innego, potem go z łuku dokończyć, ale nie da się wszystko mieć, widzowie. Jeszcze 50 minut. W pierwszy raz miałem taki problem, że przeciwnik uciekł mi przez czas. Ale naprawdę nie dało się wejść na to zasrane jego gniazdo. Tak to bym może wygrał tą tyczkę. Też powinien na spokojnie grać, kurde, bo... A nie tylko tak smaszować guziki. Solidna kość, dobra. Głupie z tą kością. Jak solidno, to sprzedajemy S. Minęło 20 minut, więc spróbuję jeszcze jakiegoś bossa ubić, jakiego jeszcze nie widzieliście. Bo tamtego smoka, co przed chwilą się z nim klepałem, to naprawdę już w ogóle zostawić go na siebie. Muszę jutro go spróbować, może w niedzielę. Okay, partner. I've set up quests for the Fire Wyvern and the Ale muszę go pokonać, nie mogę mieć coś takiego, że... Nie mogę mieć czegoś takiego, że skończę z tą grą, przez to, że nie mogę kogoś ubić. Wie co? Polej wszystkie cele, tymczasem tego smoka nie mogę solo nawet zabić. Oni tu każą, no, po obu klepać. Opcjonalne wszystkie są ukończone, więc... Zależy śledztwa, nic nie ma, kurwa. Dobra, zostały mi dwa takie przeciwnicy. Czyli tak jakiś grubas i jakiś...
Debil. Wezmę tego grubasa najpierw. Bo naprawdę mam w dupie tego debila, nie? Co lata. Nie, przeciwnicy latający to jest masakra. Nie da się ich dogonić. Nie, ja bym sobie na kogoś poczekał, więc nie wiem. Może ktoś jeszcze by zrobił takie zadanie ze mną, no. Aby bym z kimś to zrobił, bez kitu, ty. Czekajcie, jak to w ogóle działa? Członkowie grupy są tylko. No właśnie, ale czekajcie. Jest coś takiego jak dołączenie do kogoś gry chyba, co nie? Wiecie, zapiszmy, zapisz postęp. Postęp zapisany. I ten. Lista członków, nie? Co to jest PL? Kurde. Nie da się chyba, co? Kurde, chyba się nie da. Dobra, ogłośmy to jeszcze raz i lecimy tam. Nie da się ponawiać, kurde, tych misji, to też nie mam jakiegoś grinda, nie tego. A zbroi lepszych nie mogę, więc to nie ma czula, że mogę robić sobie lepsze bronie, no. Chyba, żebym mógł sobie zrobić lepsze bronie. Ja, żebym mógł zrobić lepsze bronie. Jakimś, kurczę, nie wiem, sklepie, kupić jakąś broń. W sensie jakąś zbroję. I ją polepszyć na maksa. Tak jak jest ta moja zrobiona na maksa już. Albo kurczę, zrobić jakieś bronie, co są, nie wiem, dobre na ogień na przykład, czy coś. Wiem, tamtego się z ognisty. Pulu Diablosa. Jesteśmy na pustyni, więc czy ja widziałem Diablosa? Naprawdę? Nie jestem pewien. Chodź, mały koleżko. Okej, oni się lubią i będziemy kumplami. Podoba tak coś, na sam start. To nasz git. Na pewno na następną misję będę musiał sobie zwykłe podcast skraftować. To jest rzecz pierwszorzędna. Wielki Diablos. Jesteśmy na tej sceny w misji, więc teoretycznie powinien go widzieć. Kiedyś. Z drugiej strony to może być taka sama postać jak w tym zakrzewie, że jakiś smok latający z dupy coś tam zrespił. Raz na rok. Szkoda, że ten T-Rex go nie ulubił. Ja będę spoilerował. Zobaczcie sobie sami ten mecz. Twardy owoc z więzienia. Jest ten drugi kod, by the way. Tu jest, są dwa obok siebie, dobra. Twardosz. Lady łap.
That just leaves Rathalos.